Now, the most important part of our service. I teraz najważniejsza część naszego nabożeństwa. We have sung to God and we have sung to one another. Śpiewaliśmy Bogu i sobie nawzajem. And we have prayed to God. Modliliśmy się do Boga. But now God speaks to us. A teraz Pan Bóg przemawia do nas. Through His Word in the Bible. Poprzez Jego Słowo Biblię. So this morning I have some good news and some bad news. Dzisiejszego poranka mam dobre wieści i złe wieści. The bad news is this. Zła wiadomość brzmi tak. That we are all going to die. Wszyscy umrzemy. Yes, we are. We really are. Tak, naprawdę. Both experience and the word of God tells us that that is true. Zarówno doświadczenie, jak i Boże słowo mówi nam, że to jest prawda. Experience tells us that. Doświadczenie nam to mówi. We all know people who have died recently, maybe this year. Wszyscy znamy ludzi, którzy niedawno umarli, może w tym roku. And all of us, with very few exceptions in this congregation this morning, will die this century. I wszyscy z nas, z niewielkimi wyjątkami, w tym zgromadzeniu umrzemy w tym stuleciu. And the word of God also tells us that we'll die. I Boże słowo również nam mówi, że wszyscy umrzemy. Hebrews 9:27. W liście do Hebrajczyków 9:27. We read this. Czytamy tak. A jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. None of us doubts the reality of that, and none of us will escape. Nikt z nas nie wątpi w tą rzeczywistość i nikt z nas przed nią nie ucieknie. Now Friday the 16th of July 2021 is a special day for me. Piątek 16 lipca 2021 roku jest szczególnym dniem dla mnie. Because according to deathclock.com that's the day I will die. Ponieważ zgodnie ze stroną deathclock.com tego dnia umrę. So I have 6 years 10 months and 17 days left. Pozostało mi więc 6 lat 10 miesięcy i 17 dni. Of course that's not true, but it makes you think. Oczywiście to nieprawda, ale to sprawia, że człowiek myśli. Now most of us think very little about dying and death. Większość z nas bardzo mało myśli o umieraniu i śmierci. But this morning I want us to think about those great issues. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiejszego poranka myśleli o tych doniosłych kwestiach. And such an exercise will do us nothing but good. I takie ćwiczenie nam może tylko pomóc. There is one important exception. Ale jest jeden bardzo ważny wyjątek. If the Lord Jesus Christ comes back in the second coming, jeżeli Pan Jezus przyjdzie ponownie w czasie drugiego przyjścia, then we will not experience dying and death. Wtedy nie doświadczymy umierania ani śmierci. But you should still listen anyway. Ale pomimo to słuchajcie. So you say that is the bad news. Więc to jest zła wiadomość. What is the good news? A jaka jest ta dobra? Well, the good news is exactly the same, that we are going to die. A dobra wiadomość jest dokładnie taka sama. Wszyscy umrzemy. Listen and I will explain. Słuchajcie, a ja wyjaśnię. So I have just two simple aims this morning. Mam dwa proste cele dzisiejszego ranka. The first is to get us all to think about dying and death. Pierwszy, żebyśmy wszyscy zaczęli myśleć o umieraniu i śmierci. And it need not be a morbid and depressing topic. I to nie musi być smutny i depresyjny temat. In fact, I expect the outcome to be quite the reverse. De facto spodziewam się, że skutek będzie zupełnie odwrotny. With death in view, we are much more likely to live well. Mając na uwadze śmierć, dużo bardziej prawdopodobnym jest, że będziemy dobrze żyć. John Wesley, the great 18th century preacher in my country. John Wesley, wielki 18-wieczny kaznodzieja z mojego kraju. He often said, "My people live well." And my people die well. Często mówił, moi ludzie dobrze żyją i dobrze umierają. And every Christian then should aim to live well and die well. I każdy chrześcijanin powinien dążyć do tego, żeby dobrze żyć i dobrze umrzeć. To be a witness to God's grace and mercy in both. Żeby być świadectwem Bożej łaski i dobroci w obu. So thinking about dying and death will turn us into realists. Także myślenie o umieraniu i śmierci sprawi, że będziemy realistami. Zdamy sobie sprawę, jak niewiele czasu nam zostało na ziemi.
Maybe I have less than 7 years. Może mam mniej niż 7 lat. But the clock is ticking. Ale zegar tyka. And the hands go only one way. I wskazówki przesuwają się tylko w jedną stronę. If you have a watch, look at it. Jeśli macie zegarek, spójrzcie na niego. You can see the seconds tick by. 1, 2, 3, 4, 5. Widzicie, jak sekundy mijają. 1, 2, 3, 4, 5. So that thought should make us more useful people. Ta myśl powinna sprawić, że będziemy bardziej użytecznymi ludźmi. It should keep us from a life of idleness and futility. Powinna nas powstrzymywać od życia w bezczynności i marności. So that's my first aim. To jest mój pierwszy cel. To get us to think about and to understand dying and death. Sprawić, żebyśmy myśleli o i zrozumieli umieranie i śmierć. And doing that won't bring it on any sooner. A czynienie tego nie sprawi, że ona przyjdzie szybciej. Secondly, such right thinking leads to right action. Po drugie, właściwe myślenie prowadzi do właściwego postępowania. So my second aim is summed up in Amos 4. I mój drugi cel jest podsumowany w 4 rozdziale Księgi Amosa. Amos 4:2. Czwarty rozdział Księgi Amosa. I 12 werset. It is a solemn warning then. Prepare to meet your God. To jest mocne ostrzeżenie. Przygotuj się, aby na spotkanie Twojego Boga. To jest koniec umierania. Mamy spotkanie z Bogiem. I to silne biblijne wezwanie powinno być dla nas motywacją, żeby się przygotować. And there's overwhelming evidence that those that are prepared for life's great adventures do well. I mamy przytłaczające dowody, że ci, którzy są przygotowani na przygody życiowe, dobrze sobie z nimi radzą. For example, if you have exams, na przykład, jeśli macie egzaminy and you prepare well, i się dobrze przygotowujecie, you're more likely to do well. Prawdopodobnie dobrze je napiszecie. So, because life is death is life's last great adventure. A ponieważ śmierć jest ostatnią wielką przygodą życia, those prepared for it are more likely to die well. Ci, którzy są na nią przygotowani, prawdopodobnie dobrze umrzą. So that's aim number two, that we should prepare. I to jest drugi mój cel, żebyśmy się przygotowywali. And that preparing is in two parts. I to przygotowanie ma dwie części. Not only do we prepare for our own death, nie tylko przygotowujemy się na własną śmierć, but we prepare for the death of others. Ale przygotowujemy się na śmierć innych. And if you've not experienced that, you will do soon. A jeśli jeszcze tego nie doświadczyłeś, to wkrótce doświadczysz. Do you know how many people die in Poland each year? Wiecie, ile ludzi umiera każdego roku w Polsce? 390 tysięcy. That's more than 1,000 every day. Ponad 1,000 dziennie. And they leave behind then something like 2.5 million bereaved loved ones. I pozostawiają po sobie około 2.5 miliona ukochanych, najbliższych. So, thinking about dying and death, let's go back to my number one aim. A więc powróćmy do mojego pierwszego celu, myślenie o umieraniu i śmierci. So let me ask the question, what is death? Pozwólcie, że zadam pytanie, czym jest śmierć? It's the fundamental question. To jest podstawowe pytanie. You can't think about it unless you know or if you're unsure about it, you can't think about it properly. Jeśli nie wiesz, czym ona jest, nie możesz o niej właściwie myśleć. So, the original creation was all about life. Na początku stworzenie było tylko życiem. Death was never part of it. Śmierć nigdy nie była jego częścią. Death entered our world as a result of sin. Śmierć weszła na świat jako rezultat grzechu. It was the disobedience of Adam and Eve that brought about death. To nieposłuszeństwo Adama i Ewy sprowadziło śmierć. So here is what happened. To się stało. Creation as outlined in Genesis 1 was finished. Stworzenie, tak jak jest przedstawione w pierwszym rozdziale pierwszej Mojżeszowej, zostało ukończone. Man and woman stood as the pinnacle of God's creative endeavors. Mężczyzna i kobieta byli szczytem Bożego stworzenia. They were unique, they were special. Byli unikalni i szczególni. They were made in the image of God. Byli stworzeni na Boży obraz.
And here then is unalloyed peace and perfect harmony. I to wszystko działo się w pokoju i harmonii. It was harmony between the creator and the created. Harmonii między stwórcą i stworzeniem. God and man and of course woman. Bóg i mężczyzna i oczywiście kobieta. They were not equal. Nie byli równi. The created were to love and obey their creator. Stworzeni mieli kochać i być posłuszni stwórcy. Yet God had made man free. Ale Bóg uczynił człowieka wolnym. And he was significant. I był istotnym. That is, he was not a robot, he was not an automaton. Czyli nie był robotem ani automatem. God had given then Adam freedom and choice. Bóg dał Adamowi wolność i wybór. Without such freedom, his life, his dominion of the garden, his love of God would have been meaningless. Bez takiego wyboru jego życie, jego panowanie nad ogrodem byłoby bez sensu. And this freedom was expressed, for example, in Genesis 2:26. I ta wolność była wyrażona na przykład w Księdze Rodzaju 2:26. Sorry, 2:16. W 2:16. You are free to eat from any tree in the garden. Możecie jeść z każdego drzewa ogrodu. But there was one tree, the tree of the knowledge of good and evil, from which Adam was forbidden to eat. Ale było jedno drzewo, drzewo poznania dobra i zła, z którego Adamowi nie wolno było jeść. John Calvin comments on this. Jan Calvin komentuje to. The prohibition of one tree. Zakaz jednego drzewa. Was a test of obedience. Był sprawdzianem posłuszeństwa. That man might know that he had a director and a lord of his life. Żeby człowiek wiedział, że ma dyrektora i pana swojego życia. So the scene was set. A więc zasady zostały ustalone. All understood the simple arrangement of Genesis 2:17. Wszyscy rozumieli proste zasady z Księgi Rodzaju 2:17. You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Nie wolno ci jeść z drzewa poznania dobra i zła. And all understood the dread consequences. I wszyscy rozumieli okropne konsekwencje. For when you eat of it, you will surely die. Bo gdy z niego zjesz, na pewno umrzesz. So the possibility of death was raised. Więc możliwość śmierci została pokazana, but it wasn't realized. Ale nie została zrealizowana. So what happened? A więc co się stało? You know what happened. Wiecie, co się stało. Eve and Adam were tempted. Adam i Ewa byli, dali się skusić. They disobeyed. Byli nieposłuszni. And they ate. I zjadli. Sin perforated the world. I grzech nasycił świat. The cosmos was never to be the same again. Kosmos już nigdy nie miał być taki sam. Let's look at some verses in Isaiah 53:6, for example. Spójrzmy na kilka wersetów, na przykład w Księdze Izajasza 53:6. We read this. Czytamy tak. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Or Jeremiah 17. Albo Jeremiasza 17. Jeremiah 17 verse 9. Jeremiasza 17:9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Or in the New Testament. Albo w Nowym Testamencie. John chapter 8. Ewangelia Jana, rozdział 8. Verse 44. Werset 44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Can you see the hugeness of the fall? Czy widzicie ogrom upadku? The fall is one of the very few truly pivotal events of the whole of global history. Upadek jest jednym z niewielu decydujących wydarzeń w historii świata. If we misunderstand it, we misunderstand too much. Jeśli go nie rozumiemy, nie rozumiemy zbyt wiele. So the austere promise of Genesis 2:17 came about in four ways. I ta złowieszcza obietnica z Księgi Rodzaju 2:17 spełniła się na cztery sposoby.
Firstly, man became corrupted in his body. Po pierwsze, człowiek został zepsuty w swoim ciele. He became what we say totally depraved. Został to, jak nazywamy, całkowicie zdeprawowany. That is, he's not as bad as he could be. To znaczy, nie jest tak zły, jakby mógł być. But he became totally incapable of pleasing God. Ale stał się zupełnie niezdolny, żeby podobać się Bogu. Secondly, man became conscious of his guilt before God. Po drugie, człowiek stał się świadomy swojej winy przed Bogiem. He was aware of his shame. Był świadomy swojego wstydu. You know, Adam and Eve were naked in the beginning, but they had no shame. Wiecie, na początku Adam i Ewa byli nadzy, ale nie wstydzili się tego. After they had sinned, they were still naked, but they became afraid. A po tym, jak zgrzeszyli, nadal byli nadzy, ale zaczęli się bać. Thirdly, man lost communion with his maker. Po trzecie, człowiek stracił społeczność ze swoim Stwórcą. And it began with his hiding from God. I to zaczęło się od tego, jak się ukrywał przed Bogiem. And it ended then with his spiritual death. A skończyło się jego duchową śmiercią. He was disconnected from his God. Był odłączony od swojego Boga. And without communicating with the Father, the Son and the Spirit, i bez porozumiewania się z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, man cannot live properly. Człowiek nie może żyć we właściwy sposób. And the fourth outcome of the fall, i czwarty skutek upadku, is that he became subject to physical death. Człowiek został poddany fizycznej śmierci. That is, immortal Adam became mortal Adam. Czyli nieśmiertelny Adam stał się śmiertelnym Adamem. And he was going to die. I miał umrzeć. And sure enough, at the old age of 930, he did exactly that. I właśnie w wspaniałym wieku 930 lat dokładnie to zrobił. Now turn to Romans 5:12. Otwórzcie list do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. This is one of the great keys to unlocking this truth. To jest jeden z wielkich kluczy do otwarcia tych prawd. And we see here then the enormity of the fall. I widzimy tutaj ogrom upadku. Romans 5:12 reads, therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all men because all sinned. Rzymian 5:12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Death is therefore the consequence of sin. Śmierć jest zatem konsekwencją grzechu. And it is also the penalty for sin. I jest również karą za grzech. If you look across the page to Romans 6:23. Jeśli spojrzycie na następną stronę do Rzymian 6:23. For the wages of sin is death. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Adam and Eve sinned. Adam i Ewa zgrzeszyli. So they died. I dlatego umarli. You and I sin. Ty i ja grzeszymy. We will die. I umrzemy. So what is what should be the Christian view of death? A więc jaki jest, jaki powinien być chrześcijański pogląd na śmierć? Is it the king of terrors? Czy to jest król wszelkich strachów? Or is it the gateway to life? Czy jest to brama do życia? One reminds us of sin. Jedno przypomina nam o grzechu. And the other reminds us of grace. A drugie o łasce. So of course the Christian should look more upon the grace of God. Oczywiście chrześcijanin bardziej powinien patrzeć na Bożą łaskę. Now that view is in contrast to the non-Christian's view of dying and death. I ten pogląd jest stoi w dużym kontraście do niechrześcijańskiego poglądu na śmierć. Non-Christians so often talk about or view dying and death as something offensive and embarrassing. Niechrześcijanie patrzą na śmierć jako coś obraźliwego i wstydliwego. We should feel sorry for them. Powinniśmy im współczuć. They want to shun dying and death as if it has no part in the Christian experience. Chcą uniknąć umierania i śmierci, jakby to nie była część chrześcijańskiego doświadczenia. On the other hand, the Christian understands the consequences and the origin of death. Z drugiej strony chrześcijanie rozumieją źródło i konsekwencje śmierci. It was never intended. Nigdy nie była zaplanowana. But the arrival of sin and then death,
Ale przybycie śmierci i grzechu i potem śmierci affected man, wywarło wpływ na człowieka and produced this perishing abnormal world in which we live. I spowodowało taki nienormalny, umierający świat, w którym żyjemy. And while we live in this world, i podczas gdy żyjemy w tym świecie, we are in bondage to its disintegration, its decay. Jesteśmy związani przez jego rozkład. Sin and decay are everywhere around us. Grzech i rozkład są wszędzie wokół nas. And at times the Christian grows weary, tired of this. I w miarę upływu czasu chrześcijanin się tym męczy. This sin and decay is within us and without us. Ten grzech i śmierć jest wewnątrz nas i na zewnątrz nas. Sin is our enemy. Grzech jest naszym wrogiem. We fight it all day long and all our lives. Walczymy z nim przez całymi dniami, przez całe nasze życie. That's why the Christian life is a battle. Dlatego życie chrześcijanina jest bitwą. But. Ale. This wearing and wearying battle will not last. Ta męcząca i kończąca się bitwa nie będzie wieczna. The Bible rightly describes death as the last final event. Biblia słusznie nazywa śmiercią ostatecznym wydarzeniem. It is the last and final enemy. To jest ostatni i ostateczny wróg. And here is the uniqueness, the brilliance of Christianity. I tu jest unikalność i geniusz chrześcijaństwa. The grace of God is coming to liberate us from this. Łaska Boża przyszła, żeby nas uwolnić od tego. The grace of God is coming to liberate us from our personal sin. Łaska Boża przychodzi, żeby nas uwolnić od osobistego grzechu. And from this fallen, abnormal world in which we live. I od tego upadłego, nienormalnego świata, w którym żyjemy. Now that doesn't happen immediately we become Christians. Ale to nie dzieje się natychmiastowo, gdy stajemy się chrześcijanami. But we are not destined to live forever in our sin state and in our decaying world. Ale nie jesteśmy przeznaczeni, żeby na zawsze żyć w naszym grzesznym stanie i w rozkładającym się świecie. God has a better way. Bóg ma lepszy sposób. Paradise will be regained. Raj zostanie odzyskany. We will know a life of freely living and communicating with God. Poznamy życie wolnego życia i porozumiewania się z Bogiem. We will be transformed back to our original guiltless state. Zostaniemy z powrotem przekształceni do naszego niewinnego stanu. And death is the way, the means, the method by which God will achieve this. I śmierć jest środkiem i sposobem, w jaki Bóg to osiągnie. That we will be released, we will be liberated from our personal sin and from this abnormal world. Zostaniemy w ten sposób uwolnieni od naszego osobistego grzechu i rozkładającego się świata. Think about that. That is the purpose then of death. Myślcie o tym. To jest cel śmierci. It is a magnificence, a glory. To jest coś wspaniałego, chwała. And it puts a different perspective on dying and death. I to daje nam inną perspektywę na umieranie i śmierć. Sure, death can be an unattractive end. Oczywiście śmierć może być nieatrakcyjnym końcem. But for the Christian, it's a beautiful beginning. Ale dla chrześcijanina jest to piękny początek. That is the Christian view of death. To jest chrześcijański pogląd na śmierć. So what can we learn about thinking and about death and dying? A więc czego możemy się nauczyć i myśleć o umieraniu i śmierci? The Old Testament prophet in Ecclesiastes 7. Starotestamentowy prorok w Księdze Kaznodziei Salomona 7. Said some very important and apt words. Powiedział bardzo ważne i znaczące słowa. Ecclesiastes 7 and verse 2, the second part of verse 2. Kaznodziei Salomona 7, druga część drugiego wersetu. As I have said, death is the destiny of every man. Jak powiedziałem, śmierć jest przeznaczeniem każdego człowieka. The living should take this to heart. I żyjący powinni sobie to brać do serca. So men and women, you should take this to heart. A więc bracia i siostry, powinniście brać sobie to do serca. We must learn to accept our earthly mortality. Musimy nauczyć się zaakceptować naszą ziemską śmiertelność. Our time in this world is limited. Nasz czas na tym świecie jest ograniczony. We'll not be staying much longer. Dużo dłużej tu nie zostaniemy.
As I've already said, all of us in this room will die this century. Tak jak powiedziałem, wszyscy nas w tym pomieszczeniu umrzemy w tym stuleciu. But death is not our eternal end. Ale śmierć nie jest naszym wiecznym przeznaczeniem. Of course it is the most important part of our lives. Oczywiście to jest najważniejsza część naszego życia. But the biblical perspective of living in the face of dying and death will do us nothing but good. Ale biblijna perspektywa życia, świadomości umierania i śmierci nam może tylko pomóc. It should alarm the non-Christian. Powinna przerazić niechrześcijan. If your faith is not in the Lord Jesus Christ, jeśli twoja wiara nie jest w Chrystusie Jezusie, these truths should alarm you. Te prawdy powinny cię przerazić. And it's not a question of how strong your faith is. I to nie jest kwestia tego, jak silna jest twoja wiara. It's a question of where your faith is. Ale kwestia tego, gdzie jest twoja wiara. And you may have faith that is like a spider's web. I możesz mieć wiarę, która jest taka jak pajęcza nić. But it needs to be in the Lord Jesus Christ. Ale musi być w Chrystusie Jezusie. If it is, then you are safe. Jeżeli tam jest, to jesteś bezpieczny. If you have no such faith, jeśli nie masz takiej wiary, you should be alarmed. Powinieneś być przerażony. But for the Christian, these truths should energize us and comfort us. Ale dla chrześcijan te prawdy powinny dawać nam energię i pocieszać nas. So that's thinking and preparing and thinking about dying and death. A więc to jest myślenie o umieraniu i śmierci. The second point then is that we must prepare and for death. I drugi punkt to jest to, że musimy się przygotować na śmierć. Prepared for what? Przygotować na co? As we read in Amos 4:12, prepare to meet your God. Tak jak czytaliśmy w Amosa 4:2, przygotować się, żeby spotkać naszego Boga. We all have an appointment with our Maker. Wszyscy mamy umówione spotkanie z naszym Stwórcą. And that prompts one of the big questions then. I to wywołuje jedno z największych pytań. Are you ready to die? Czy jesteś gotowy umrzeć? I don't mean today. Nie mam na myśli dzisiaj. If you're going to give up on life. Jak miałbyś zrezygnować z życia? Have you made any earlier preparations for this? Czy uczyniłeś wcześniejsze przygotowania na to? How is it that we can think for hours about preparing for a holiday? Jak to jest, że możemy spędzić godziny przygotowując się na wakacje? Or redecorating a room in our house. Albo na odnawianie pokoju w mieszkaniu. And yet we can think and prepare so little about this most important and inevitable event of our lives. A jednocześnie tak mało czasu spędzić na przygotowanie się na to najważniejsze i nieuchronne wydarzenie w naszym życiu. Most of us probably want to die quietly and quickly. Prawdopodobnie większość z nas chce umrzeć spokojnie i szybko. For what it's worth, I would like to go coherently at home with my family around my bed. I jeśli to ma jakieś znaczenie, to ja bym chciał umrzeć w domu razem ze swoją rodziną wokół łóżka. I would like, I think, my last meal to be crab and profiteroles. Chciałbym, żeby mój ostatni posiłek to były kraby jeszcze z czymś. Prepared by my wife. Przygotowane przez moją żonę. Though I acknowledge it might just be crab soup and chocolate sauce up a straw. Chociaż przyznaję, że to może być tylko taka zupa z krabów. And I would like my pastor to read from my favorite book, Colossians. I chciałbym, żeby mój pastor przeczytał z mojej ulubionej księgi, z listu do Kolosan. Prayed with us all. Pomodlił się z nami wszystkimi. I would encourage my family to follow the Lord Jesus Christ. Zachęciłbym moją rodzinę, żeby podążali za Panem Jezusem Chrystusem. I'd say my farewells. Pożegnałbym się. I would fall asleep. Zasnąłbym. Die peacefully. Umarł spokojnie. And go to meet my Savior. I poszedł spotkać się z moim Zbawcą. Maybe it will be like that for me, maybe it won't. Może tak to będzie w moim przypadku, a może nie. But have you ever thought seriously about your last event? Ale czy kiedykolwiek poważnie myślałeś o twoim ostatnim wydarzeniu? Have you thought, or better still, written your funeral service? Czy myślałeś, a może lepiej napisałeś swoje nabożeństwo pogrzebowe? Have you chosen your hymns and songs? Czy wybrałeś hymny i pieśni? Have you chosen the Bible readings? Wybrałeś fragmenty z Pisma Świętego? I have. Ja już zrobiłem to. They are on my computer and my family know where to find them. Są na moim komputerze i moja rodzina wie, gdzie je znaleźć.
So think about and prepare for those last days. A więc pomyśl i przygotuj się na swoje ostatnie dni. It'll do you good. To ci zrobi dobrze. It'll change your horizons and your ambitions. To zmieni twoje horyzonty i ambicje. Our believing predecessors knew exactly how to do this. Nasi wierzący przodkowie wiedzieli dokładnie, jak to zrobić. We've largely forgotten how to. A my praktycznie zapomnieliśmy, jak to zrobić. And that is our loss. I to jest nasza strata. Most of us are too busy living to think about dying. Większość z nas jest zbyt zajęta życiem, żeby myśleć o umieraniu. Ale teraz, gdy jesteś, gdy masz dobre zdrowie, jesteś silny, powinieneś to robić. Czekać, aż będziemy na łożu śmierci, to już za późno. Oczywiście umieranie może być bardzo trudnym czasem. Ale chrześcijanin ma liczne pocieszenia. And foremost among these must be Christ's promises. Przede wszystkim są to obietnice Chrystusa. For example, in John 14. Na przykład w Ewangelii Jana 14. Verses 2 and 3. Wersety 2 i 3. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I'll come back and take you to be with me. That you may also be where I am. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Or look at the last verse of Matthew's Gospel, Matthew 28 and verse 20. The last part of that, where Christ says, "And surely I will be with you always, to the very end of the age." Albo spójrzcie na ostatni werset Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, druga część 20 wersetu. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. He will be there. Christ has promised to be with us in dying and in death. Chrystus tam będzie. Obiecał, że będzie z nami w umieraniu i w śmierci. He will warm our deathbed. Ogrzeje nasze łoże śmierci. He will be then our amicus mortis, our friend in death. Będzie naszym przyjacielem w śmierci. This is the God who has promised to be with his people and to comfort them always. To jest Bóg, który obiecał, że zawsze będzie ze swoimi ludźmi i będzie ich pocieszał. This is the God who throughout the ages from Deuteronomy 31:6 right through to Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. To jest ten Bóg, który przez wieki od 5 Mojżeszowej 31:6 do Hebrajczyków 13:5 mówi: nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Those are some of the verses I've written in the front of my Bible. To są niektóre z wersetów, które zapisałem na z przodu swojej Biblii. They are so important to me. Są tak ważne dla mnie. And they're very important to you too. I dla was również są ważne. So whatever the distress, a więc jakiekolwiek byłyby trudności, however strong the pain, jakkolwiek mocny ból, despite any and all the discomforts, pomimo jakiemukolwiek i wszystkim niewygodom, God has promised to be with you. Bóg obiecał, że będzie z tobą. Can there be a greater comforter? Czy może być wspanialszy pocieszyciel? Can there be better comfort? Czy może być lepsza pociecha? And that is not all. A to nie wszystko. Because that divine comfort is not just for the dying. Ponieważ ten boski, ta boska pociecha jest nie tylko dla umierających. That in itself would be sufficient. To samo w sobie byłoby wystarczające. And more than we deserve. I więcej niż to, na co zasługujemy. But God's comfort extends to those who are left behind, the bereaved. Ale Boża pociecha rozciąga się na tych, którzy są pozostawieni, którzy się smucą. For example, in Matthew chapter 5. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale. And chapter 4 and verse 4. I 4 wersecie. We read, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Czytamy: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Niektórzy ludzie powiedzą, że to jest myślenie życzeniowe. Ja nazywam to Bożą pociechą.
Finally, let's look at something about the prospect of heaven. A na koniec popatrzmy się coś na perspektywę nieba. This should be the best, the richest part of this address. To powinna być najlepsza, najbogatsza część tego kazania. But the topic is beyond compare. A temat nie ma sobie równych. And it's certainly beyond my capabilities. I jest na pewno ponad moje zdolności. My consolation is that heaven will be better, more lovely, warmer than I could ever imagine. Moją pociechą jest to, że niebo będzie lepsze, cieplejsze, wspanialsze niż mogę sobie wyobrazić. For the present time, those pleasures are unknowable. Na chwilę obecną te przyjemności są niepoznawalne. But one day we will know them. Ale pewnego dnia je poznamy. We will see and we will hear and we will smell and taste and touch. Pewnego dnia zobaczymy, usłyszymy, dotkniemy, powąchamy i zasmakujemy. And above all, he will be there. I ponad wszystko on tam będzie. He who rescued us while on earth. Ten, który nas uratował, gdy byliśmy na ziemi. He who has died in our place. Ten, który umarł w nasze miejsce. He who has transferred us from the kingdom of darkness into his kingdom of light. Ten, który nas przeniósł z królestwa ciemności do swojego królestwa światłości. Our sanctification, our salvation will finally be complete. Nasze uświęcenie i nasze zbawienie będzie w końcu całkowite. Now we can hardly imagine it, then it will be the real thing. Teraz nie potrafimy sobie tego wyobrazić, a wtedy to będzie rzeczywistość. Therefore, while on earth, dlatego póki jesteśmy na ziemi, we should be living in that happy expectation of heaven. Powinniśmy żyć w radosnym oczekiwaniu nieba. Think about it, prepare for it. Myśl o tym i przygotuj się na to. It's the way to die well. To jest sposób, żeby umrzeć dobrze. Finally, try thinking about heaven and dying and death and heaven in one of the ways in which the Bible talks about it. W końcu staraj się myśleć o umieraniu i śmierci na jeden ze sposobów, w jakim o nich mówi Biblia. It uses the analogy of seeds. Używa analogii nasion. If you turn to 1 Corinthians 15, jeśli otworzycie pierwszy list do Koryntian 15, we can read something of this. Możemy coś o tym przeczytać. For example, in 1 Corinthians 15, verse 37, when you sow, you don't plant the body that will be, but just a seed, perhaps of corn or of something else. 1 Koryntian 15, 37. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Now you've all sown seeds. Wszyscy sialiście ziarno. You take a packet of these seeds. Bierzecie jakieś to ziarno. And you open them up. Otwieracie opakowanie. And you tip them into the palm of your hand. Wysypujecie je sobie na rękę. And there are these dried brown seeds. I są tam takie ciemne, brązowe nasiona. They're not very impressive. Nie robią wrażenia. And then if they are sown in the ground. A potem, gdy są zasiane w ziemię, within two or three months, po dwóch, trzech miesiącach, there are glorious multicolored flowers, są wspaniałe, wielokolorowe kwiaty or succulent vegetables. Albo warzywa. That encapsulates then the Christian truth of heaven and resurrection. I to pokazuje chrześcijańską prawdę nieba i zmartwychwstania. Then if you read on in 1 Corinthians 15 verses 42 onwards. A później, gdy czytacie dalej w 15 rozdziale od 42 wersetu. We read this. So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in honor. It is sown in weakness, it is raised in strength. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. The big question is then, are you ready? Wielkie pytanie brzmi, czy jesteś gotowy? Are you ready for your last days? Czy jesteś gotowy na swoje ostatnie dni? Are you ready for your last great journey? Czy jesteś gotowy na swoją ostatnią wielką podróż? Are you ready to die well? Czy jesteś gotowy, aby dobrze umrzeć? Here are your three traveling instructions. Tu
Tu są takie trzy wskazówki, jak podróżować. First in, two Peter. Pierwsza w drugim liście Piotra. 2 Peter, chapter 1 and verse 10. Drugi Piotra 1:10. We read this. This is making sure that our reservation is sure. To jest upewnienie się, że nasza rezerwacja jest pewna. That is, that our place in heaven is confirmed. Że nasze miejsce w niebie jest potwierdzone. So Peter, sorry, 2 Peter chapter 1 and verse 10 reads like this. 2 Piotra 1:10 brzmi tak. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. So make sure that your faith is in the Lord Jesus Christ. A więc upewnij się, że twoja wiara jest w Chrystusie Jezusie. Therefore, your place in heaven is confirmed. I twoje miejsce w niebie jest potwierdzone. Secondly, think about where you're going. Po drugie, myśl o tym, gdzie idziesz. Hebrews chapter 12. Hebrajczyków 12. Tells us to think about where we are going. Mówi nam o tym, żeby myśleć, dokąd zmierzamy. Hebrews chapter 12 and verse 2. Hebrajczyków 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. So make sure your place, your seat is confirmed. Think about where you're going. Upewnij się, że twoje miejsce jest zapewnione. Myśl o tym, dokąd zmierzasz. And thirdly, prepare to leave this land. I po trzecie, przygotuj się, aby opuścić to, ten kraj. If you turn to Philippians 1, jeśli otworzymy Filipian pierwszy rozdział. Philippians 1 and verse 23. Filipian 1:23. Paul said, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z tym życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. And finally, finally, finally. I na koniec, koniec, koniec. Turn to Psalm 116. Otwórzcie Psalm 116. And we learn there in Psalm 116, verse 15. I w 116 psalmie, w 15 wersecie. Precious in the sight of the Lord. Czytamy, drogocenna jest w oczach Pana. Is the death of his saints. Śmierć wiernych Jego. May it be so for all of us. May we not only live well and glorify God, but also may we die well and glorify God. Niech tak będzie w przypadku każdego z nas. Niech żyjmy dobrze, żeby przynosić Bogu chwałę i umierajmy dobrze, żeby przynieść Bogu chwałę. This then is the way to die well. To jest sposób, aby umrzeć dobrze. May God give us the grace and the energy to do these.